Alicja Bachleda-Curuś, 37 l. i Colin Farel, 44 l. Znaleźli kupca. Jak podaje, jeden z tabloidów, na sprzedaży wspólnej willi nieźle zarobili. Ponad dekadę temu media, żyły romansem polskiej aktorki i hollywoodzkiego gwiazdora. Reklama dziś to już przeszłość, ale parę wciąż, sporo łączy, bo przecież mają wspólnego syna. Do niedawna łączyła ich także willa w Los Angeles. W której Ala, sprawdź, mieszkała z synem po rozstaniu z Solinem. Jak dowiedział się fakt, udało im się znaleźć kupca, który nabył ich wspólne gniazdko za 1,3 miliona dolarów. Ponoć nawet na tym zarobili, bo gdy je kupowali, zapłacili o ponad 100 tysięcy dolarów mniej. Według dokumentów, do których dotarł fakt, dom od aktorskiej pary kupili pierogi Ramonti. Kierownik i menedżer w wielu firmach fonograficznych, jego żona Lisa. Pytanie, gdzie się teraz podzieje Alicja? Czy Colin ułatwi jej znalezienie nowego dachu nad głową, zamartwia się tabloid. Cóż, z pewnością Bachleba nie będzie miała z tym większego problemu. W końcu, połowa wartości domu należy się jej.